Odnośnie oleju przepracowanego, początkowo po jego zlaniu miał barwę ciemnoczerwoną i był przejrzysty. Barwa ta przypominała trochę barwę dodatku Cerator zalanego w poprzednim etapie. W załączniku wysyłam również tabelę opartą o dane powszechnie dostępne na temat olejów 5W20, przedstawiającą zbiorczo dane olejów różnych producentów. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Artuni. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Ford Mustang, rok produkcji 2017, moc silnika około 435 koni mechanicznych, przebieg samochodu 51 800 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Jakub. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Jakub skierował do laboratorium Artudi taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji znajduje się na opakowaniu, reszta w dalszej części filmu. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na etykiecie, reszta szczegółów za chwilę. Do samochodu zalany został olej Ravenol SFE w klasie lepkościowej 5W20, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 3020 km, 80% eksploatacji to trasa, 20% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km, blisko 8 litrów oleju wlano do silnika, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji sporo było w poprzednim etapie, tutaj nie będziemy tego dublować. Z nowych treści mamy następujące kwestie. Świeży olej to olej innej serii, który został zalany w miejsce zużytego oleju z poprzedniego etapu. W poprzednim etapie, przypominam, był Liquim Oli. W załączniku wysyłam również tabelę opartą o dane powszechnie dostępne na temat olejów 5W20, przedstawiającą zbiorczo dane olejów różnych producentów. Odnośnie oleju przepracowanego, początkowo po jego zlaniu miał barwę ciemnoczerwoną i był przejrzysty. Barwa ta przypominała trochę barwę dodatku Cerator zalanego w poprzednim etapie. Dopiero po czasie próbka oleju przybrała ciemną, mniej przejrzystą barwę. Zastanawiam się, czy nie jest to pokłosie tych legendarnych 12 miesięcy użytkowania danego oleju. Może ta zmiana koloru jest fizycznym znakiem degradacji oleju spowodowanej właśnie okresem. Z tego co się orientuję, nawet Amsoil SS, który niby może być użytkowany nawet przez 25 tysięcy mil, według producenta powinien być wymieniony po 12 miesiącach, niezależnie od przebiegu. Jest to taka luźna obserwacja z mojej strony. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 48 mm kwadratowy przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 163. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność lepkości na poziomie 2-3% i jest ok. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 44,5 w 40 stopniach,
oraz 8,5 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 170, a to oznacza, że otrzymano redukcję lepkości w przedziałach akceptowalnych minus 7% w 40 stopniach oraz minus 3% w 100 stopniach. Jest dobrze, natomiast zdecydowanie lepiej z punktu widzenia parametrów lepkościowych zachował się w poprzednim etapie Liqui Moly wraz z dodatkiem. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć robionych po wskazanym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik oceniam pozytywnie, brak niepokojących sygnałów. Warto w tym miejscu porównać obrazy dla Liqui Moly oraz Ravenola. Widać wyraźnie, że zewnętrzny przezroczysty okrąg jest dużo większy dla Ravenola. Może to mieć związek z zanieczyszczeniem odpowiedzialnym za delikatną redukcję lepkości. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Analizując widmo w podczerwieni, podkreśliłbym na początku bardzo dobre wyniki dla badanej próbki. Poziomy nitrooksydacji, oksydacji, sulfonowania wyraźnie niższe niż dla Liqui Moly, wyraźnie mniej zanieczyszczeń dla Ravenola, Liqui Moly miał ich więcej. Obstawialiśmy, że mogła to być pozostałość po zastosowanej płukance. Ravenol z kolei ponownie dość mocna degradacja estrów, w punkcie 1747 to staje się wręcz standardem, pytanie jaki to ma wpływ na właściwości tribologiczne tego oleju. Podsumowując, po 3000 km jakość końcowa tego oleju wyrażona syntetycznym miernikiem to 87%, wydaje się, że wymiana oleju zrealizowana ze sporym zapasem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!